Hajo, hajo, odzywam się do Was już z jazdy. Jestem już z Krzysiem. Krzysiu, odezwij się. Daj głos. Przypomniało mi się nasz ostatni ten wyjazd. Zobaczcie, co tu się dzieje. Musiałam włączyć tu kamerę. Jedna z Krzysiu właśnie na ulicy w Żebrze. O ja. Powiem Wam, że jest masakra. Dlaczego jest masakra? Jesteśmy, słuchajcie, w Birmingham i ja nie sądziłam... Nie, nie widać cię. I nie sądziłam, że tu jest po prostu tyle muzułmaninów. To jest po prostu nie do wiary. Ja czegoś takiego jeszcze na oczy nie widziałam. Tu, zobaczcie, tutaj ludzie siedzą w ogóle na ulicy, na środku ulicy i żebrzą, zbierają pieniądze. Dzielnica jest kompletnie o taka, dokładnie taka, jak tu widzicie. Po prostu... Żeby ktoś się nie poczuł urażony, no ale ja wyrażam swoje zdanie, więc wybaczcie, komuś się nie podoba, to oczywiście może ominąć mój kanał. No same paciaciakowo, same paciaciakowo, po prostu syf, brud i ubóstwo. I ja nie wiem co jeszcze, nie wiem co jeszcze mogę dodać, no spójrzcie na to. No właśnie nie, zero cudu i zero orzeszków. Po prostu tak brudnej dzielnicy to jeszcze nie widziałam. Szkoda, że minęłam ten moment, gdzie przed samym domem były po prostu wyrzucone, słuchajcie, śmieci. Zobaczcie, o, takie wszystkie sklepy. No po prostu, ja nie wiem jak mam to powiedzieć, no, to, ale... Tutaj nawet mówi tu. Co mówi, kochani? To jest jeszcze raz, widzisz? Tu. A no, jest buffet spices. Jest, jak mówi buffet, no to tam coś mówi pod tym nawet, nie wiemy. No, de antylopę. Była antylopa, tak, antylopa i jest narysowana nawet i zmieniona jest. Zobaczcie, co tu się dzieje. No ja nie sądziłam. Także jak ktoś jest oczywiście z Birmingham, to serdecznie pozdrawiam i serdecznie współczuję. I współczuję, bo ta dzielnica jest po prostu jakaś straszna. Ja wiem, że to ludzie, ja wiem, wszystko wiem, ale no bez przesady. Nie żyjemy od dziś i wiemy, że no niestety, ale tam gdzie jest zbyt dużo muzułmaninów i tych takich Arabów i ja nie wiem jak się to jeszcze nazywa, to po prostu jest naprawdę no syf i brud. I tak jest tutaj. Ja jeszcze nigdy takiego brudu nie widziałam na ulicy, na chodnikach, dziewczyny, słuchajcie, naprawdę. Jak gdzieś będzie taka sytuacja, to Wam jeszcze pokażę, ale bez kitu, pod samym domem, no zobaczcie na to. Zobaczcie na to. No, po prostu masakra. Same ninja. O, zobaczcie. Ninja go. Jest po prostu masakrito. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Ja byłam w Londynie i wiem, że w Londynie są dzielnice takie muzułmańskie, arabskie czy hinduskie. Ale to, co się dzieje tutaj, to przeszło najśmielsze oczekiwania. No po prostu zobaczcie. No, tam nawet śpiewali w ogóle te swoje jakieś dziwne melodie. Zobaczcie. Wszystko jest typowo arabskie. Wszystko. Cała... Synek! Cała ta chyba długa taka ulica, bo jedziemy już dobre kilkanaście minut i tak jest cały czas. Ja jestem w szoku. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dajcie mi znać w komentarzach, proszę, jak Wy się na to zapatrujecie. Co sądzicie o takich dzielnicach? Czy Wam to przeszkadza, czy Wam to nie przeszkadza? Dostaniesz zasiłki na dyskotekę idą. No, no dokładnie. Dostają zasiłek, lecą po strój za piątaka i licha. I dicho. O, fashion. Zobaczcie, jaki mają fashion. A w każdym fashion to jest to, co mają na sobie, nie? Wszystko po 5 funtów. Ich stroje są, te nie, suknie są tańsze, po 10 pi? Nie, 5,50 coś widzę nawet, o, wyszła z siatami, z Debenhamsa. Masakra, powiem Wam, że masakra. No ja jestem w szoku, tu nie wyrośnięta palma jeszcze. Patrzcie jaki brud. Pełno papierów, z okna to chyba wyrzucają wszystko jak leci, bo przed chwileczką mieliśmy właśnie taki budynek, no. Gdzie przed domem masakra była, jedna wielka masakra. Jestem w szoku. Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Czuję się jakbym w ogóle była tam gdzieś u nich, gdzieś w Arabii jakiejś saudyjskiej, czy nie wiem gdzie. O, tu rodzinnie. Rodzinna wyprawa. Wszyscy w sukienkach. Nie chciałabym nawet wiedzieć, co pod tymi sukienkami się kryje.
Tragedia. Po prostu tragedia. No próbuję wam jeszcze gdzieś jakoś wyłapać właśnie ten motyw taki, jaki jest syf na tych ulicach. To masakra. Jedyne słowo, jakie mi przychodzi na myśl, to masakra. Moje ulubione. I pełno ich, zobaczcie. Czekajcie, o tam ktoś śpiewa nawet. Tak to wygląda. Tu jest akurat coś ogrodzone, nie wiem co. Weź przymknij okno, dobra? Synek, przymknij okno. No, szok. Shock and block. Mała się wspomaga. Synek, przymyka. Nie wiadomo co, może im wpaść do głowy. Nie. Jak się przyglądali, no. Nie, patrzą tak o. Co im zostało, jak tylko patrzeć. O, tu też. Cwaniaki. Cwaniaki z PKS-u. Zobaczcie, wszystkie sklepy po prostu typowo arabskie, z tymi ich takimi, wiecie, ciuchami. Nie powiem, no niektóre nawet ładnie wyglądają, ale no bez przesady. Co tu się musi dziać, to jest... Nawet nie chcę nawet wiedzieć. Słucham? Chcę spróbować, no. No i jedziemy przez główną ulicę. O, syf właśnie na chodniku, pełno papierków, papieru, butelek, paczek. No i mam nadzieję, że to było widać. Strasznie brudna dzielnica, strasznie. O, tu znowu kolejny pan stoi i zbiera na bilet do domu chyba. Tutaj kolejna pani z plecakiem. Szok. No czegoś takiego. Ja bym się bała tutaj po prostu przejść, słuchajcie. O ile w ogóle tutaj przejście normalnego, takiego cywilizowanego człowieka jest możliwe. Mam. Już biorę. Ja mam zapięte tu. Wiesz. Zobaczcie, tu jakiś fajny taki budyneczek. Nie wiem, co to przedstawia. Nie wiem, co to jest. Jakiś kościółek. Jakiś kościółek ładny. Tu chyba szkoła jakaś. Mam nadzieję, że nie muzułmańska. Tu jakieś takie domy bardzo poopuszczane, zaniedbane. Brudne firanki, brudne zasłony. Powiem wam, że szok. O, zobaczcie, jaki syf na trawie. No niech mi nikt nie mówi, że to nie są brudasy. No, zlitujmy się. Nazywajmy rzeczy po imieniu, po prostu najzwyczajniej. Straszne to są brudasy. I nawet jeżeli, nie wiem, ktoś się poczuje urażony, to bardzo proszę zmienić kanał, ale ja nie zamierzam mówić tego, co chcecie słyszeć, tylko mówię to, co uważam. Auta na sprzedaż, proszę bardzo, komis. No zobaczcie. I syfiarnia, Szok. Dobra. Zachwytu widzę, nie ma końca. Ta ulica jest jakaś niekończącą się chyba ulicą. Po prostu niekończąca się opowieść, bez kitu. Jedziemy i wyjechać stąd nie można. No jednym słowem, dla mnie po prostu jest to obrzydliwe i dla mnie naprawdę jest to niesmaczne. Mama! Także żegnam się z wami na chwilę. O, zobaczcie, ileś worków na śmieci, tak jakby nie było śmietnika. Przecież jakie tam są szczury, jakie tam są jakieś myszy, jakieś robactwo. Fu! Jedzenie koło owoców, koło warzyw, zobaczcie, koło śmietnika, o, owoce, tu główna ulica, a tu po prostu śmietnik. No jak, ja się pytam jak. Żyć. Nie no, żartuję, strasznie jest. Dobra, ja się porozglądam jeszcze, jak tak sobie jedziemy, o, Sahara. Mama, łap. Zaraz. O, dywany, patrzcie, dywany wiszą. W czyszczeniu aut. Car wash, a wiszą dywany. No w takich w autach chyba dywanów nie ma raczej. Aha, do modlitw. To kurde, bardziej mi się to kojarzyło z tym dywanem Alladyna, tym co on fruwał na nim. Zobaczcie, a na trawie to po prostu śmieciowisko jedno wielkie. Tu tasty chicken, tu w ogóle śmieciowisko. A idź pan w chy. Masakra. Masakrito. Dobra. Ja się odezwę do was niebawem. Wyjeżdżamy chyba niedługo, mam nadzieję, z Birmingham. Nie wiem, gdzie dalej wjedziemy. Jedziemy tu Stratford.
Wiem, że któryś z Was jest ze Stratford albo ma tu córkę, także pozdrawiam serdecznie. O. I tak to wygląda. I ja się odezwę do Was niebawem. I hejo, hejo, odzywam się do Was dosłownie na chwilę. My właśnie zajechaliśmy do Gala Shields. Mamy jeszcze mały taki plan, taki cichy plan, małą niespodziankę, ale to nie mogę nic mówić. Nie no, mogę, przecież to dopiero będzie za 3 dni na kanale, albo 4. Mogę powiedzieć, chcemy zrobić Dominice niespodziankę i mamy taki cichy plan, coś jej zostawimy pod drzwiami i to nie będzie dziecko. I to nie będzie dziecko. Także jesteśmy pod Azdą, idę zakupić piasek, kuwetę dla kotów i takie pierdu. No i będziemy spadać, zrobić Dominice niespodziankę, a potem do domku, ja jeszcze siknę, jest godzina 10:42 i co? I odzywam się do Was niebawem, także dobranoc, dam Wam jeszcze znać, może coś przed snem, ale nie obiecuję.